Witam Was serdecznie, MaxPayPal przedstawia World Superbike, w tym odcinku Grand Prix Australii. No, jeżeli chodzi o Australię, to mi się tutaj bardzo fajnie jeździ. Ten tor tak jest umiejscowiony nad tym oceanem wręcz i zawsze tutaj mocno wieje. Chociaż w grze, już to kilkakrotnie już nawet mówiłem, że chyba troszkę twórcy polecieli w kulki, jeżeli chodzi o ten wiatr, bo naprawdę ja tutaj nie zauważyłem wręcz różnicy. Czy jest 20-25 km na godzinę ten wiatr, czy jest po prostu zerowy, no wręcz tego nie zauważyłem. Więc dobra, jeżeli chodzi o treningi, kwalifikacje, tutaj było naprawdę ciekawie. Nie byłem tutaj najlepszy, naprawdę tutaj 9 miejsce zająłem, ale tutaj mogę powiedzieć, że bardzo blisko byli rywale. Ja tutaj na 4 miejscu, tu chyba to pragnę 1.26.6. Jak się teraz tak zastanowię, chyba tak, bo miał tutaj taki czas australijski tor Melbourne, 16 km na godzinę. Wiedziałem, że tu zawsze jest wiatr duży, ale temperatura 15 stopni, już mogę powiedzieć, dla zawodników to już jest zimno. Powietrza, 37 asfaltu. No tam widziałem flagę powiewającą Marqueza i flagę hiszpańską, ale tutaj no wręcz pustki normalnie, no szkoda. Tutaj powinni właśnie być tacy wirażowi na tych torach. Ktoś się tam przewróci, od razu podbiegają na nosze normalnie, biorą tego zawodnika. Takie centrum medyczne byłoby też tutaj naprawdę bardzo fajnie, jakby było coś takiego jak centrum medyczne, bo wiadomo, kondycja naszego zawodnika też powinna być. Dobra, co do ustawień, to sobie chyba je tutaj, tak, tutaj ustawię, bo zapomniałem sobie je po prostu zapisać, ale wyglądały one tak. Praktycznie tutaj na jedynkach dawałem tutaj zerówki, rozstaw osi brałem na, tak, dokładnie ten, biegi. Kurde, teraz sobie nie przypominam, chyba to było tak. Tak, na siódemkę, ta se przypominam, 4, 8, 10, chyba tak, to było tak, dokładnie. Z biegami to właśnie była tutaj pozycja PWR-a do końca i opony pojadę sobie na średnich. Nie będę tutaj miękkich brał, twardych już w ogóle, nawet nie testowałem na dwóch Grand Prix w ogóle, na twardej mieszance w ogóle nie jechałem. Grand Prix Australii. No jak można zobaczyć, tak, 1.26.6 miał. Tutaj mogę powiedzieć, no tak, 150 tysięcznych miałem, ale dużo łamało czas 1.27 zawodnika. No na tym poziomie trudności setka nie jest źle. Jak ostatnio jechałem na Motegi, to miałem takie wrażenie, że zacząłem co okrążenie wyprzedzałem zawodniku. No a na końcu zrobiłem w ostatnim zakręcie, to znaczy się 1, 2, 3, 4, chyba w piątym zakręcie od końca tam popełniłem, czy w szóstym zakręcie od końca popełniłem błąd i po prostu Scott Redding mnie wyprzedził, ale tutaj... Ja akurat lubię tą kamerę tutaj, która jest pokazywana. Mi się wydaje, że twórcy powinni też pomyśleć o czymś takim, że jest ta kamera i po wyścigu, jak się kończy wyścig, kończą się mistrzostwa, powinien jeszcze coś takiego zobrazować, jak doszło do wypadków. Tak jak ja w MotoGP to robiłem, co było przyczyną, bo jak się tam rozbił, rozwalił, no to była fajna taka powtórka, zobaczyć jak na przykład taka szybka leci, gdzieś tam powiewka jest rozwalona. Byłoby to naprawdę ciekawe. Dobra, jedziemy. No ale wystrzeliłem. Od razu PWR2. Moja taktyka tego wyścigu będzie taka, że odjechać. Odjadę ich tutaj. Tutaj im będę chciał odjechać.
jakie będzie tempo wyścigowe, żeby tutaj za bardzo nie przegiął. Hamowanie do zakrętu. Ale tutaj się uderzył Alex Lowes. Ale tutaj agresywnie wjechał. No niestety kolega z teamu mnie tutaj bardzo tutaj szturchnął. Walka będzie z Toprakiem, prawda? Toprak tutaj bardzo mocno pojechał. Ale tutaj się nie dam. No ja tutaj na PWR pozycja 2 jadę. Już tam mi to normalnie pod plecy podchodzi. No tutaj będzie ciekawy. 7 okrążeń jest. Siedem okrążeń, 4 litry paliwa. 1K. Lecimy. Lecimy za Toprakiem. Dobrze jedzie, dobrze tutaj naprawdę jedzie. Ale tutaj ciasno wjechałem w ten zakręt. Tutaj też. Spokojnie, spokojnie, tutaj jestem na razie na drugiej pozycji. Tutaj nie ma co jeszcze kalkulować. Tak, po betonkach tutaj. Zakręt. Ciekaw jestem, jakie tutaj będzie tempo wyścigowe. Troszkę odskoczył, troszkę odskoczył. 1.27, no praktycznie kwalifikacyjne prawie tempo. Nie licząc normalnie pół sekundy. 300 to znaczy się tysięcznych, no to tempo jest normalnie jak z kwalifikacji. Dobrze są, naprawdę tutaj są dobrzy. Szerzej, troszkę za szeroko, bo tutaj wjechałem o wiele lepiej w poprzednim okrążeniu. Ale dobrze tutaj wjechałem na te betonki, ale... Jedzie naprawdę bardzo ładnie, to prawda. Troszkę się oddaliłem od pozostałego 1.26. Jeszcze przyspieszył normalnie. Zobaczymy, jak tutaj będzie jechało się. Ach, co szeroko, takie błędy tutaj teraz popełniłem. No, że widziałem, że tutaj podjedzie mi pod tylną oponę zawodnik. Widziałem po prostu wręcz. Muszę nabrać koncentracji większej. Thank you.
Ach, 1-1. Troszkę odjechał. Ale mamy bardzo równiutkie tempo. Troszkę mi odjechał. Troszkę mi tutaj odjechał. PWR pozycja 2. Ale jedzie. Ależ mi się grzeje w tył. Już tutaj zauważam. Będę musiał uważać, żeby nie był uślizgu. Zaczynam tutaj odczuwać naprawdę. Ach, troszkę przestrzeliłem to. Troszkę tutaj przestrzeliłem. Bardzo mocno, bardzo dobrze jedzie. Będę musiał naprawdę tutaj jakoś, kurde, jechać. Bo opony już mi zaczynałem szwankować, szczególnie lewa strona. Jedzie lepiej ode mnie. Ale wyjechałem. Ach, tutaj upadek, no niestety. Wjechałem niepotrzebnie na te betonki. Ale tutaj błąd, naprawdę. Wręcz fatalny, no niestety. Jest zły dobór opon. Bo mi się za bardzo tutaj zgrzały. No, no ty teraz, to mogę sobie to teraz naryzykować. Ryzykowałem po prostu. Nie będzie mieć paliwa, nie, mi nie starczy. Teraz mogę pojechać do końca, do mety na spokojnie. Naprawdę. Źle obliczyłem ten zakręt, źle wjechałem. Na betoniki normalnie wręcz wjechałem i uślizg niestety wywrotka w Australii. Fatalnie to wygląda, ale widzę, że mogę dobrać średniej twardy jednak tą mieszankę, bo tutaj za duże zużycie było, za bardzo tą gumę paliłem. Wywrotka kolejna, normalnie uślizg przodu, poleciał mi przód. No już tutaj widać to, uślizg przodu i niestety. Praktycznie na limicie jadę tej opony. Do końca trzeba dojechać. Może inne ustawienia bym tutaj dawał, żeby się tak nie ścierało wręcz ta opona. Gdybym troszkę innych ustawień tutaj dokonał, mi się wydaje też takie coś, że jak tu się ustawia dany motor, to jest taka właśnie możliwość, że może to też powodować właśnie większe zużycie opony. Ładnie, to tak wygrywa. I
Już chyba czułem, że już brak paliwa. Już czułem, że był brak paliwa. Takie coś miałem, takie odczucie. Właśnie, bo do końca chciałem jechać. Tak, 1.26.9 on jechał. No, praktycznie jak w kwalifikacjach, no. Nie, 1.26 miał, tak. Tylko 300 tysięcznych różnicy. Takie tempo miał wyścigowe. No, mogłem tutaj powalczyć, ale... Tak jak mówię, uślizg przodu. Niestety wywrotka. Co do praktycznie jeszcze mogę tutaj powiedzieć, tak, 1.27 miałem tutaj, 0. 1.27.0. Tak, taka trzecia pozycja, jeżeli chodzi o najlepsze okrążenie. Dobra, kontynuuję. 66 podkrótków jako z... Ale to już nie jest, to już nie ma znaczenia. Teraz tylko się liczy w teamie. Też jest 206 punktów, czyli myślę, że też team tutaj też wygrywa Kawasaki. I tutaj konstruktorzy. Też tutaj fabryka z Tokio. Kontynuuję. No, ładnie, ładnie było, ale niestety przód za bardzo mi się tutaj stary, dlatego wywrotkę miał. No nic, jak wam się podobało, łapcie, subujcie, nie zapamiętajcie o dzwoneczku, czy chcecie komentarzu udzielać, czy nie, to jest od was zależy. Także do zobaczenia, do następnego odcinka.